Witamy Was bardzo serdecznie. Mamy wyjątkowego gościa. Cieszymy się niezmiernie, że jest razem z nami. Więc ja chyba, no cóż mogę powiedzieć, nie trzeba przedstawiać. Jest naprawdę niesamowitym człowiekiem, przede wszystkim pokornym i można od niego wiele, wiele się nauczyć. Więc ten wywiad dla mnie jest ogromnym przywilejem. Cóż pozostało mi powiedzieć? Witam serdecznie arcybiskupa Rysia pośród nas. Ja witam też serdecznie. Siejemy, pomnażamy, jednoczymy. Fundacja Służąc Życiu. Mam od razu takie pytanie. Jesteśmy nagrywamy ten wywiad w trakcie festiwalu Welcome to Paradise we Francji i chciałem pierwsze pytanie zadać, bo to jest festiwal dla młodych między 18 a 30 rokiem życia i znam arcybiskupa z tej strony, że arcybiskup bardzo inwestuje w młodych. I skąd takie podejście? No, nie wiem, czy może być jakiekolwiek inne sensowne. Staram się nie przepuszczać takich okazji, gdzie mogę się spotkać z młodymi. To w Polsce i poza Polską, jeśli to są Polacy, zwłaszcza w tym roku byłem już w Teze, też na takim tygodniu, gdzie młodych było powyżej setki z Polski, wszystkich młodych było około 1000. No i z reguły nie odmawiam. Jak mnie Szemenew zaprasza, no od komptu z reguły jadę. No, ta edycja tutaj jest wyjątkowa tym razem, bo jest, z tego co się dowiedziałem, blisko 300 młodych ludzi z Polski, więc byłoby dziwne, gdyby powiedzieć, że nie. Jak w takim razie budować kościół dla młodych w Polsce? Bo często jest taka opinia, że no kościół fajnie, no ale to babcia, albo jak będę stary. I to jest troszeczkę tak, jak w wielu tematach ważnych, że musimy się nauczyć żyć zgodnie z tym, czego sami nauczamy, albo co jakoś było nam dane stosunkowo niedawno odkryć, ponieważ stosunkowo niedawno naprawdę był synod biskupów na temat młodzieży poprowadzony przez papieża Franciszka. No i tam on miał kilka bardzo takich mocnych stwierdzeń, począwszy od tego, że młodzi nie są przyszłością Kościoła, bo to wszyscy mówią, że są przyszłością Kościoła. Trzeba by uwierzyć, że są też jego teraźniejszością. Jeśli nie są jego teraźniejszością, to myślą rzeczywiście tak, jak powiedziałeś, albo pan powiedział, mianowicie, no to po 60 już wystarczająco stary muszę być, żeby się zaangażować w Kościół, nie? No nie, chodzi o to, żeby oni byli dniem dzisiejszym Kościoła i żeby rośli w tym Kościele, ale żeby dawali temu Kościołowi także to, co mają dzisiaj i teraz. Więc to była pierwsza, chyba najważniejsza teza synodu. A druga była taka, że oczywiście, żeby oni mogli to dać, to trzeba by było trochę ich posłuchać. I te festiwale, takie właśnie jak Odkąp czy Teze, to one tego uczą, że spotkanie z młodymi zaczyna się najpierw od tego, żeby im pozwolić mówić. I wow, bardzo fajne podejście. Dokąd się nie posłucha, oni mają prawo mówić różne rzeczy, mają prawo się też mylić, mają prawo pytać w sposób radykalny, bo od tego się jest młodym człowiekiem, żeby być radykalnym. I bardzo by było dobrze, gdybyśmy mieli w sobie radość z tego powodu, że oni te pytania, które mają, zadają jeszcze nam. Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że muszą je nam zadać. Mogą mieć na przykład przekonanie, że może już nie warto zadawać tych pytań Kościołowi. Jeśli chcą nas pytać, to jest coś, co jest niesłychanym kapitałem samo w sobie. Pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy występowałem w takim programie w telewizji Kraków COVID mi zabrał w tej chwili tytuł tego Młodzież Kontra. I no to nie były łatwe spotkania, to była godzina bombardowania pytaniami stawianymi przez młodych, ale to, co zapamiętałem głównie z tych programów Młodzież Kontra, to, że młodzi, kiedy zadają pytania, to słuchają odpowiedzi. Jak oglądamy debaty dorosłych polityków, to stawiają pytania, nie słuchając odpowiedzi zasadniczo. Młodzi słuchają odpowiedzi. I
No, dlatego bycie z nimi jest niesłychanie cenne, wartościowe. No, po prostu trzeba być, nie? Trzeba być. A to ja mam takie pytanie, w sumie teraz tak wymyśliłem, odnośnie tego, czy w takim razie Kościół jest od tego, żeby zawsze dawać odpowiedź? Bo są trudne tematy, które Biblia nie mówi jasno o nich. No to też trzeba umieć powiedzieć tak, że na to na przykład nie ma odpowiedzi, która jest odpowiedzią wiążącą, albo że ta przestrzeń życia jest przestrzenią jeszcze debaty czy dyskusji, albo właściwie takiego w miarę wolnego wyboru własnego sumienia. To nie jest tak, że wszystkie pytania mają odpowiedzi, natomiast czasami jest odwrotnie. Czasami są pytania, na które jest wiele, 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 wiele odpowiedzi. I wtedy może dobrze by było usłyszeć taką odpowiedź, której się można trzymać. Znaczy, która jest jakoś jakościowo inna. I nie dlatego, że powiedział to ktoś, kto jest mądrzejszy od sąsiada, tylko dlatego, że w tym jest prawda, która jest objawiona, która przyszła od Pana w Duchu Świętym. To wtedy mówimy też zupełnie o innej jakości odpowiedzi i innej postawie, bo wtedy chodzi o postawę posłuszeństwa wobec tego, co Bóg mówi. Nie Kościół. Rozumiem. Jak w takim razie może dawać przestrzeń młodym w Kościele, żeby mogli się tam odnaleźć? No to jest coś, czego się może najbardziej nauczyłem w Teze. Z tego, co wiem, co widzę, ale tutaj bywam rzadziej. W Teze bywam częściej i dłużej. Ale to otwarcie na młodych i tu, i tam jest chyba tego samego gatunku, powiedziałbym. Znaczy, młodzi muszą się poczuć odpowiedzialni i muszą się poczuć u siebie. Ten festiwal Wodkomb też miał swój kryzys. To wiem od braci z Szemenew. Był taki moment, kiedy naraz z tych tysięcy młodych, którzy tu przyjeżdżali, została jakaś garstka. Festiwal był na wymarciu. I wtedy bracia z Szemenew zaryzykowali rozmowę z młodymi. To znaczy spytali ich, jak wy byście mieli organizować taki tygodniowy festiwal dla młodych, to co byście zrobili? No i oni właściwie zgłosili projekt zupełnie nowego festiwalu. Znaczy innej zupełnie formuły. Takiej, jaka jest do dnia dzisiejszego, że te pierwsze 3 dni festiwalu są troszkę luźniejsze. Jest więcej czasu na entertainment, tak? To znaczy, kto chce, to idzie pływać, kto chce, idzie gdzieś tu w okoliczne góry, kto chce, idzie na spacer, kto chce, to gra w piłkę, kto chce, to ma projekcje filmów ciekawych wieczorami. Znaczy, jest wiele takich bardzo łagodnych aktywności. Owszem, jest rano jakaś forma modlitwy, jest Eucharystia w południe, jest jakiś jeden warsztat, ale nie więcej. Pierwsze 3 dni to się potem przełamuje dniem pojednania. No i zaczyna się robić poważnie. Czyli te ostatnie dni tygodnia są już rzeczywiście takie wymagające poważnej postawy duchowej, decyzji pewnej życiowej. Ale to zaproponowali sami młodzi taki program. I myślę, Szemenew zrobiła genialną rzecz, ufając młodym, że wiedzą, co proponują. I mamy znowu to, co mamy, tak? To znaczy, że tu przyjeżdżają ludzie młodzi w dużej liczbie, ponieważ ta forma, która została zaproponowana, jest zaproponowana w dużej mierze przez nich. Czyli jakoś właśnie poczuli się jakoś gospodarzami tego wydarzenia. To jest to samo widać w Teze, gdzie młodzi przyjeżdżają na przykład i cenią sobie najbardziej takie dyżury, których w parafiach przeciętnie nie dałoby się im zlecić. Sprzątanie, segregacja śmieci, czyszczenie ubikacji. I ja zapytałem, nieraz zapytałem młodych, czemu to tam robią. Mówię, no bo tu jesteśmy u siebie. Znaczy, jeśli jest taka przestrzeń, w której oni się czują współgospodarzami, się natychmiast w tym odnajdują i sobie to cenią. Myślę, zachowując też właściwe w Kościele proporcje, miejsca, wyczucie, kto jest kim, ale też zajmując to miejsce, które jest aktualnie dla nich.
cenne bardzo. Tak, to chyba się tak to dzieje, takie mam wrażenie. Też mi się tak wydaje, bo nawet ja myślę o swojej przeszłości, w momencie, kiedy zaczynałem stawiać jakieś pierwsze kroki w kościele i gdzieś zaczynali ufać, bo widzieli, że coś potrafię i zaczęli ufać mi, no to widziałem, że jakby chcę bardziej należeć. I mimo, że ja miałem 16-17 lat, jak się pojawiłem w kościele, to do teraz jestem, już mam trochę dużo więcej, a gdzieś i przez to, że ktoś zaufał, pomógł mi, żeby poczuł ten kościół. To się tak chyba dzieje we wszystkich tych kościołach, które dzisiaj mają największą dynamikę wzrostu. To tak patrząc, to są kościoły wolne, charyzmatyczne, pentakostalne. To są kościoły, które liczebnie, niesłychanie rosną. Wszystko jedno, w Polsce, w świecie. To mają jednak jedną z zasad taką, żeby możliwie szybko angażować człowieka, który odnalazł w Jezusie swojego Pana i Zbawiciela. I nam się nieraz tak wydaje, że jak my zaczynamy od kogoś wymagać, to jego to zrazi i odejdzie. A tam jest doświadczenie tego, że właśnie to wymaganie, czyli zaproszenie do współpracy, współodpowiedzialności, tak naprawdę uwalnia do bycia tutaj. Znaczy, że czuję się potrzebny, jest dla mnie jakaś przestrzeń, w którą chcę się zaangażować. Cenne bardzo, bo widzę, że Kościół musi się zmieniać. No. Jak coś się nie rozwija, nie kształtuje w jakąś stronę, to po prostu się cofa. Takie jest moje zdanie. Mam takie pytanie w ogóle, może od tego powinienem zacząć. Jak to w ogóle się stało, że arcybiskup jest dziś w tym miejscu? W sensie, jakiś taki początek, nie mówię, że jak coś stało, że arcybiskup stał się z biskupa arcybiskupem, tylko bardziej jak to się w ogóle stało, że w takim miejscu, że arcybiskup jest znany właśnie z tego, że jest otwarty na młodych, dający przestrzeń, wierzący, nawrócony, no bo to też różni są ludzie. No. Człowiek może mówić, że jest wierzący, tak naprawdę nigdy nie uwierzył w tego Pana Boga. Więc jaki jest ten początek? Myślę, że początek jest ważny, ale nie najważniejszy, bo tak naprawdę w życiu potem chodzi o stałe prowadzenie. To muszę powiedzieć, że nie mam wielkiego przekonania do ludzi, którzy jak mają głosić kerygmat, to muszą wystartować od tego momentu, kiedy 38 lat temu coś przeżyli. No przeżyli. Tak. Znaczy, to jest bardzo ważne, jak potrafią taki moment pokazać. Wydaje mi się, to jest poza wątpliwością. Tak? Znaczy, taki moment, który wyznacza jakiś przełom w ich życiu, ale nie da się ujechać tym jednym momentem potem całe swoje życie wiary. Ja patrząc wstecz przez te wszystkie lata, które żyję, to widzę gdzieś takie Boże prowadzenie, które jest dość zaskakujące, bo lat temu 15, to ja jeszcze byłem dyrektorem archiwum na Wawelu. I nie mówię, że nie byłem nawróconym człowiekiem, tylko że... No tak, inne miejsce. Że byłem archiwistą, byłem historykiem, który sobie... To był raj. To paradise w odkąp to nie jest to samo. To raj dla mediewisty to jest być dyrektorem archiwum na Wawelu, gdzie ma się na co dzień kontakt ze wszystkimi największymi skarbami polskiego średniowiecza. Wow. To ja nie wiedziałem tego. Ja miałem absolutne przekonanie, że jestem w miejscu, które jest moim miejscem docelowym. Że do tego mnie Pan Jezus prowadził, to znaczy przez też edukację, przez studia jedne, drugie i tak dalej, przez tytuły naukowe. No a potem musiałem dość szybko zobaczyć, że to jest dalej Boże prowadzenie, ale w inną stronę jeszcze gdzie indziej. Z Szemem Neff się spotkałem w momencie, kiedy już jako biskup zostałem ustanowiony odpowiedzialnym za tak zwaną nową ewangelizację w polskim kościele. I w ekipie ogólnopolskiej nowej ewangelizacji był też człowiek, który w polskiej rzeczywistości jest bardzo znany jako reprezentant Szemenew, Zbyszek Słup. Człowiek, który był też przez długie lata liderem tej wspólnoty w Polsce. Jest też bardzo znany w środowisku charyzmatycznym. To tak bardzo piękny człowiek, piękna osoba. Wtedy poznałem Szemenew bliżej.
Ale to szczerze, no cieszę się, że arcybiskup taką drogę podjął, no bo taka zmiana kariery, to jest duża zmiana kariery, no w sensie tak trochę... Kariera to nie jest najlepsza. Znaczy, no właśnie, złe słowo, to prawda, złe słowo. Ale taka droga, no nagle człowiek, no to jest duża zmiana po prostu, no to jest jakby człowiek zajmuje się, jest archiwistą rzeczywiście, a nagle teraz ksiądz, arcybiskup jest otwarty na ludzi, jakby jest... Przestrzenie znane z tego, że daje dużo przestrzeni, jest jakby doceniane i jakby to widać, że poświęcił swoje życie Bogu. To się może troszkę schodzić, bo historia daje taką perspektywę. Znaczy, nieraz te spory, które my toczymy na co dzień, tak, i toczymy je w taki sposób dramatyczny i zażarty, wyklinając się nawzajem i w ogóle odsądzając od czci i wiary, to najczęściej są takie spory, które Kościół już dawno przerobił, dawno przez nie przeszedł, już 1000 razy znalazł na nie odpowiedź. I historia, myślę, tego uczy, daje taką wolność duchową i taką przestrzeń, która jest przestrzenią takiego spokoju. Że, no spoko, bo tu, ale zaraz, ale o co my się spieramy? Tak? Znaczy, wszystko już było, wszystkie odpowiedzi z każdej strony już padły. To naprawdę dobrze robi. Tak? Znaczy wiedzieć, jaką wartość ma to, o co się aktualnie kłócimy na bij i zabij. Tak? Więc to jest jakieś błogosławieństwo być historykiem. Ja mam takich parę pytań od naszej publiczności. Takie, niektóre krótkie, niektóre trochę dłuższe. To jedziemy. Pierwsze pytanie jest takie. Co to znaczy posłuszeństwo papieżowi w Kościele katolickim? Tak często zdarza się opinia, nie zgadzam się z papieżem w tym temacie. Czy katolik może tak mówić, jeśli tak, to w jakiej materii? Wiem, że to są ogólne bardzo pytania, więc może okay. Jakoś się... Katolik nie może się nie zgadzać z papieżem, jeśli papież definiuje jakąś prawdę w sposób ostateczny, czyli chce to w ten sposób zrobić. To się bardzo rzadko zdarza w praktyce. Żeby papież wypowiadał jakąś prawdę z intencją ostateczną. Ostatecznego jej sformułowania. A, no to... Natomiast jeśli w takim przypadku też to, co jest zwyczajnym nauczaniem papieża, domagałoby się po mojej stronie takiej postawy, którą my najczęściej nazywamy jakąś uległością albo tak, posłuszeństwem, pełnym szacunku. Co by oznaczało, że nie kwestionuję tego nauczania, chyba że żebym miał jakieś niesłychanie ważne po temu powody czy argumenty. Znaczy, mam prawo pytać, dokąd papież nie zamknie debaty, jeśli ją w ogóle zamknie. Tak? No, ale to... Więc trzeba pamiętać, że w Kościele jest stopniowanie prawd. Tak? Nie wszystko się naucza jako... nauczanie ostateczne, nieomylne i tak dalej. Z reguły tego stosunkowo jest niedużo. Jest nauczanie zwyczajne, któremu jestem obowiązany, jakąś uległość taką. No we mnie jest jakieś podstawowe zawierzenie temu, że papież jest człowiekiem, który się cieszy asystencją Ducha Świętego, jest człowiekiem głębokiej wiary i tak dalej. Piotr jest tym, który Kościołowi przewodzi, więc jakby postawa wyjściowa jest postawą zaufania, posłuszeństwa, pójścia za i modlitwy za papieża też, a nie czasem się tak szkoli ludzi na seminariach z nauki, na przykład z filozofii, tak? Znaczy, że słucham drugiego z nastawieniem, że natychmiast zakwestionuję, co mówi. Set contra, tak? Słucham, ale no tak, rozumiem. Nie, to tej postawy nie ma. Znaczy nie ma we mnie postawy, że set contra jest postawa. Tak, słucham z otwartością, z posłuszeństwem, z zaufaniem. Jeśli bym nabrał bardzo ważnego przekonania, nie wiem, opartego ważne argumenty, że gdzieś mam wątpliwość, to powinienem ją wyrazić, tak, powinienem coś z tym robić, ale normalnie rzecz biorąc, jest we mnie postawa zawierzenia Piotrowi. Rozumiem. Dziękuję za odpowiedź. Pytanie. Bóg jest miłością. Co mówić osobom, które tym fragmentem Pisma Świętego usprawiedliwiają wszystko w swoim życiu? Tak naprawdę to, że On jest miłością, to nie oznacza, że oni mogą robić wszystko, co chcą. Dlatego, że miłość domaga się też jakiejś odpowiedzi. No tak, racja. Znaczy...
W ogóle wiara polega na relacji mojej z Bogiem i odkrywam tę nieskończoną miłość Boga do siebie. To jest bardzo budujące, bo nikt inny mnie tak nie kocha, żebym ja akceptował przy wszystkich moich nieraz idiotycznych zupełnie ruchach i działaniach. Natomiast myślę, że to jest takie chyba po stronie człowieka też naturalne, że czując się kochany, chcę jakoś na tę miłość odpowiedzieć. I dlatego też moje czyny mają jakiś sens. Tak? Znaczy, Jezus mówi, jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. I to nie chodzi tylko o to, że ja zachowuję jego przykazania, ale właśnie, że zachowuję z miłością, z przekonaniem. Także nie dlatego, że muszę, nie dlatego, że się boję, nie dlatego, że nie mam innego pomysłu na życie, tylko staram się tak wypełniać jego nauczanie, żeby on miał pewność co do tego, że go kocham, że tak naprawdę idzie o relację miłości, nie? A nie tylko o przepisy, które chcę czy nie chcę wypełniać. Rozumiem. Bo to też jest kwestia, że to tak jak dziecko. No, dziecko się rodzi, to nie każe mu się robić pewne rzeczy, tylko uczy się miłości najpierw. No. Kiedy będzie kochało, to też będzie rozumiało pewne rzeczy, bo pewne rzeczy po prostu wynikają z miłości. Takie pytanie. Czy palenie papierosów lub picie alkoholu jest grzechem? Co ksiądz powie na argumenty, to tylko taki mały grzech, albo Pan Bóg zdaje sobie sprawę z tego, że jestem słaby? Tak, Pan Bóg sobie zdaje sprawę z tego, że jestem słaby. Rozróżniałbym pewnie papierosy i alkohol. Myślę, że nie znam się na tym do końca, ale to nie jest taka sama, to nie jest taki sam poziom, nie wiem, zagrożenia życia, zdrowia i tak dalej. Raczej, nie wiem, alkohol pity w małych ilościach w sposób odpowiedzialnych jest jakimś dobrem. Natomiast jest takie pojęcie katechizmowe dobra, które jest trudne, trudne dobro. Czyli, że żeby dobrze używać tej konkretnej rzeczy, trzeba pewnego wysiłku też. Czyli jeśli chcę korzystać z tego dobra, jakim jest alkohol, to robię to w sposób odpowiedzialny, poważny, wiedząc, kiedy się mam w tym zatrzymać. Wiem, kiedy i dlaczego sięgam w ogóle po alkohol. Myślę, że to nie jest to samo, co papierosy, chociaż pewnie staje się sobie bliskie, kiedy przechodzimy na poziom jakiegoś uzależnienia i zniewolenia człowieka. Ale wtedy jesteśmy zupełnie w innym świecie, bo wtedy mówimy o alkoholizmie jako też o chorobie i o tym, że trzeba człowiekowi pomóc w sposób fachowy. Wtedy też znowu nie jest tak łatwo mówić o czymś grzechu, bo jeśli jest choroba, to jest inna kategoria. Więc pewnie bym chronił przed jakimiś takimi zbyt uproszczonymi zupełnie wizjami w tym zakresie. Rozumiem. Mam jeszcze dosłownie 3 pytania ostatnie. Często ludzie mówią, Bóg ok, a Kościół nie. Jak można zachęcić takich ludzi, albo co zrobić? Są też dla przyzwoitości, trzeba powiedzieć, są też tacy, co my odwrotnie. Znaczy, Kościół ok, ale Pan Bóg to niekoniecznie. Czyli to jest taki sposób życia odwołującego się do Kościoła. Ktoś może robić w Kościele na przykład karierę, albo może ją robić powołując się na Kościół, albo powołując się na swoje mocne więzi z Kościołem. Też nie brakuje takich przykładów. Ale gdyby zapytać o to, ile tam jest relacji z Bogiem i posłuszeństwa Panu Bogu, to byśmy się mogli zdziwić. Więc i taka wersja też jest. I kto wie, czy nawet dzisiaj nie jest powszechniejsza. Ten model, Bóg tak, Kościół nie, to jest taki model, w którym ja się troszkę wychowywałem jeszcze. Znaczy w moich czasach młodości to był dość powszechny. Bo boję się, że teraz bywa właśnie bardziej popularny ten drugi. No co robić? Myślę, że trzeba robić tak, że okej, to znaczy to, do czego chcemy prowadzić człowieka także jako Kościół, to do jego spotkania z Jezusem. A ja nie mam wątpliwości co do tego, że Jezus ostatecznie też wskaże człowiekowi Kościół jako przestrzeń wzrostu, spotkania z Nim w sposób systematyczny, ciągły, w Słowie, w sakramentach. To nie myśmy wymyślili Kościół nie wymyślił sam siebie. To jest
Jezusowe dzieło i do końca dość trudno jest w poważny sposób wchodzić w relacje z Jezusem, zupełnie lekceważąc tę rzeczywistość, jaką jest Kościół, bo jest dużo jezusowych wypowiedzi, takich bardzo intencjonalnych, które pokazują, że to spotkanie się z Nim odbywa tak naprawdę też przez Kościół, nie poza Nim. Rozumiem. I takie dwa ostatnie zupełnie pytania. Jak zacząć żywą relację z Bogiem? No jest, wiara rodzi się ze słuchania, więc kluczowe jest tak naprawdę odważyć się, otworzyć Słowo i słuchać. Nie bać się, otworzyć Pismo i słuchać. Czyli po prostu też zajrzeć do Biblii, albo nawet zawołać do Boga. Najlepiej jest zajrzeć do Biblii z taką intencją, z takim przekonaniem, że Bóg może do mnie przemówić tekstem Pisma jako żywym słowem. Czy jest jakaś taka jedna księga, o której warto zacząć? No bo przypuszczam, że taka trzecia księga Mojżeszowa może być trudna, ale może... Zwykle się podpowiada, żeby zacząć od Ewangelii Łukasza. Więc zachęcam. Ale... Bóg może w każdym fragmentem tak naprawdę przemówić. I takie ostatnie pytanie. Jakieś takie przesłanie do młodych od arcybiskupa? Ojo, to trzeba być poważnym człowiekiem, żeby przesłania wypowiadać. No. Zasadnicze jest takie, które pewnie jutro na warsztacie wygłoszę, że można żyć radykalnie Ewangelią również w Kościele, który przestał nią żyć do końca. Amen. Czy w takim Kościele, który się wydaje Kościołem głęboko gdzieś tam skryzysowanym, można żyć radykalnie Ewangelią. W Nim, nie poza Nim. Bardzo jestem przekonany do takiego przesłania. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za wywiad. Proszę uprzejmie. I też zachęcamy, abyście oglądali inne wywiady. I tak jak arcybiskup wspominał o tym wykładzie, który jutro będzie miał, to ten wykład będziemy nagrywać i też będzie dostępny u nas. Ze względu na to, że chcemy dzielić się dobrymi treściami na naszym kanale i też pokazywać ludzi, którzy po prostu mówią o Panu Bogu i dzielą się Nim. Ze względu na to, że rzeczywiście ten Bóg nas stworzył, nas kocha i chce mówić do każdego, do Ciebie również. Więc zachęcamy, abyście subskrybowali ten kanał, byli razem z nami na naszym YouTubie, TikToku, Spotify, Instagramie, wszędzie, gdzie się da. Więc do zobaczenia. Cokolwiek to wszystko znaczy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.